Gmina Siepraw, rozciągająca się na Pogórzu Wielickim, częściowo nad Jeziorem Dobczyckim, może pochwalić się malowniczymi terenami i atrakcyjnym stokiem narciarskim Sieprawski. Licząca prawie 8400 mieszkańców, jest celem wędrówek wielu pielgrzymów, którzy przybywają do sanktuarium błogosławionej Anieli Salawy. W gminie, dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych, w ramach działania PROW w okresie programowania 2007-2013 z projektów Odnowa i Rozwój Wsi poprawiona została jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców poprzez remont obiektów sportowych przy Placu Zabaw w Łyczance, budowę boiska sportowego w Zakliczynie czy budowę chodnika przy drodze gminnej w tej miejscowości. Z odnowy wsi wybudowany został także przystanek turystyczny przy źródełku błogosławionej Anieli Salawy. Małe projekty dały możliwość parafiom na remonty obiektów zabytkowych, co pozwoliło na remont zabytkowego kościoła świętego Marcina w Sieprawiu i remont przydrożnych figur w Zakliczynie i Czechówce. Efekty realizacji tych projektów w gminie Siepraw widać w wyremontowanych salach remiz ochotniczych straży pożarnych i doposażonych świetlicach wiejskich. Dzięki tym projektom grupa folklorystyczna z Sieprawia wzbogaciła się także o stroje regionalne. W nowych strojach prezentuje się już orkiestra Dęta.
to też efekt dobrze napisanego projektu. To są wszystko rzeczy, których możemy dotknąć, zobaczyć. Środki trwałe, które po okresie projektowania w gminie zostają. Dzięki małym projektom udało się pozyskać fundusze na imprezy kulturalne, które integrowały mieszkańców i podtrzymywały często więzi między miejscowościami. Odbywały się one często na plenerowej scenie, która została wyremontowana, a jej otoczenie zostało na nowo zagospodarowane, również dzięki dofinansowaniu. Tak było w przypadku założonego w 2012 roku klubu sportowego Rakieta, który dzięki pozyskanemu sprzętowi rozwija działalność i organizuje turnieje, także międzynarodowe. Takich przykładów mamy wiele w całej turystycznej Podkowie. Zaczynamy od projektu, kończymy na wielkich działaniach. Projektów w gminie Siepraw zrealizowano tak dużo, że nie sposób o nich opowiedzieć w kilku słowach. To trzeba zobaczyć, spotkać ludzi, którzy je realizowali i którzy z nich skorzystali. Zapraszamy do gminy Siepraw. Do zobaczenia!